Witam Państwa serdecznie. Dziś, proszę Państwa, odpowiem na kolejne często zadawane przez Państwa pytanie. Tym razem odnosić się będziemy do kwestii zasad odbioru odpoczynku tygodniowego. Bardzo często zadajecie Państwo pytanie, czy odbiór odpoczynku tygodniowego regularnego i skróconego musi się naprzemiennie przeplatać. To znaczy, czy w praktyce raz trzeba odbierać odpoczynek regularny, tygodniowy, po czym musi być odebrany odpoczynek, może być odebrany odpoczynek tygodniowy skrócony, po czym musi wystąpić odpoczynek regularny, tygodniowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? W pewnym uproszczeniu mówiąc, zadajecie Państwo pytanie, czy odpoczynek dzień po tygodniu musi występować w wymiarze co najmniej 45 godzin, 24 godziny, 45 godzin, 24 godziny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Otóż proszę Państwa, tutaj wbrew pozorom w tym jednym pytaniu jest zawartych kilka, można powiedzieć, dodatkowych podpytań, podzagadnień problemowych. Po pierwsze, odpowiadając z grubsza na powyższe pytanie, trzeba powiedzieć, że nie musi wystąpić taka zależność, aby odpoczynek regularny, tygodniowy za każdym razem naprzemiennie przeplatał się z odpoczynkiem skróconym, tygodniowym. No, oczywiście w ogóle wyjaśnijmy kwestię podstawową. W ogóle nie ma obowiązku odbierania odpoczynków tygodniowych skróconych. Prawda, to jest tylko przywilej. Ale jeżeli już kierowca chce dokonywać odbioru odpoczynku skróconego, to należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten odpoczynek skrócony tygodniowy musi być otoczony z każdej ze stron odpoczynkiem regularnym tygodniowym, czyli tym, który trwa co najmniej 45 godzin. Otóż nie musi, proszę Państwa. Kiedy dokładnie wczytamy się w treść rozporządzenia 561 z 2006 roku Wspólnoty Europejskiej, to być może niektórzy, zwłaszcza młodsi spedytorzy, kierowcy, uczestnicy branży TSL ze zdumieniem zauważą, że z treści tego przepisu wynika tylko tyle, że na każde dwa tygodnie musi wystąpić co najmniej jeden odpoczynek tygodniowy regularny i jeden skrócony na każde dwa tygodnie. Natomiast rozporządzenie 561 w ogóle nie reguluje kwestii relacji pomiędzy tymi dwoma tygodniami i kolejnymi dwoma tygodniami lub poprzednimi dwoma tygodniami. Z tego można wywnioskować, proszę Państwa, że istnieje taka możliwość, aby odpoczynki tygodniowe skrócone, czyli te, które trwają nie krócej niż 24 godziny, mogły, proszę Państwa, do siebie przylegać, prawda? W związku z powyższym konstrukcja, w której występuje odpoczynek regularny tygodniowy trwający co najmniej 45 godzin, po czym następuje odpoczynek skrócony tygodniowy trwający co najmniej 24 godziny, po czym następuje kolejny odpoczynek tygodniowy skrócony trwający co najmniej 24 godziny, a następnie występuje kolejny odpoczynek regularny tygodniowy trwający co najmniej 45 godzin, jest jak najbardziej do przyjęcia, jest jak najbardziej akceptowalny, jest zgodny z treścią rozporządzenia 561 z 2006 roku. Czyli w pewnym uproszczeniu, proszę Państwa, powiem to w ten sposób. Istnieje możliwość odbioru nie tylko odpoczynku trwającego co najmniej 45 godzin, co najmniej 24 godziny, co najmniej 45 godzin, co najmniej 24 godziny itd., itd., ale również odbioru odpoczynku, który wynosi co najmniej 45 godzin, co najmniej 24 godziny, znowu co najmniej 24 godziny i co najmniej 45 godzin, prawda? Czyli istnieje możliwość, że te dwa odpoczynki skrócone tygodniowe, trwające co najmniej po 24 godziny, mogą być otoczone odpoczynkami co najmniej 45-godzinnymi, czyli regularnymi tygodniowymi. I jest to, jeszcze raz to zaznaczę bardzo wyraźnie, konstrukcja absolutnie dopuszczalna, absolutnie legalna, zgodna z przepisami unijnego prawa,
dotyczącego okresu wprowadzenia przerw i odpoczynków kierowców. Jest ona respektowana nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nie znam w każdym razie, proszę Państwa, na przestrzeni jakby już nie było 10 lat od momentu, kiedy weszło w życie rozporządzenie 561 przypadków, gdyby ta konstrukcja była kwestionowana przez organy kontrolne, a odrębną zupełnie jest kwestią, że nie jest ona zbyt powszechnie znana przez bardzo często spedytorów, dyspozytorów, organizatorów transportu i samych kierowców, dlatego że sama treść normy, która kształtuje to zagadnienie, nie jest taka znowu prosta do odkodowania. Jest napisana dość takim, powiedziałbym, niekoniecznie przyjaznym językiem. Natomiast, proszę Państwa, oczywiście tutaj warto napomknąć o jeszcze jednej dość istotnej kwestii, o której co prawda traktuję odrębny zupełnie mój wideoblog, ale dla porządku należy, proszę Państwa, o tym wspomnieć już teraz. Otóż odniosłem się do tego, że odpoczynek skrócony tygodniowy musi wynosić, proszę Państwa, co najmniej 24 godziny. Właśnie. Otóż, proszę Państwa, odpoczynek skrócony tygodniowy to wcale nie 24 godziny, ale co najmniej 24 godziny. Oznacza to w kontekście faktu, że odpoczynek regularny tygodniowy to nie 45 godzin, ale co najmniej 45 godzin, że każdy niedobór poniżej 45 godzin będzie traktowany jako odpoczynek regularny, przepraszam, jako odpoczynek skrócony tygodniowy. Czyli odpoczynek skrócony tygodniowy, można powiedzieć, najdłuższy odpoczynek skrócony tygodniowy, to taki odpoczynek, którego wymiar wynosi 44 godziny i 59 minut i 59 sekund, gdybyśmy mieli być aż tak przesadnie drobiazgowi, ale tak przesadnie drobiazgowi być oczywiście nie możemy, bo tachograf cyfrowy, podobnie zresztą jak analogowy, nie dostrzega w tej warstwie, którą my możemy zaobserwować, sekund. Oczywiście on w warstwie tam wewnętrznej odlicza również sekundy, ale my oczywiście widzimy jego pracę z dokładnością do jednej minuty. Natomiast oczywiście odpoczynek regularny tygodniowy trwa co najmniej 45 godzin, a odpoczynek minimalna wartość, minimalny wymiar odpoczynku tygodniowego skróconego to 24 godziny, ale najdłużej może on trwać 44 godziny 59 minut. I o tym, proszę Państwa, tak dodatkowo przy okazji zasad odbiorów odpoczynków tygodniowych skróconych warto pamiętać, ile ten skrócony tak naprawdę wynosi. Ma to takie, proszę Państwa, praktyczne znaczenie, że jak wiemy, odbierając odpoczynek tygodniowy skrócony, jesteśmy zobowiązani do dokonywania rekompensat, prawda, za ten okres skrócenia. W związku z powyższym zupełnie inny jest wymiar odbierania rekompensaty w przypadku, gdy odpoczynek tygodniowy skrócony wynosi co najmniej 24 godziny, a inny, gdy wynosi 44 godziny 59 minut. Ale to już jest zagadnienie, proszę Państwa, na temat którego rozwodzę się w zupełnie odrębnym wideoblogu, dlatego że jest to zagadnienie bardziej złożone, niż by się mogło pierwotnie wydawać. Zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnych moich wideoblogów poświęconych m.in. okresom prowadzenia przerw i odpoczynków kierowców. Zapraszam oczywiście i zachęcam do zadawania kolejnych pytań. Bardzo chętnie będę się z Państwem dzielił moim doświadczeniem i wiedzą. Bardzo szczegółowy opis dotyczący zasad i relacji odbioru odpoczynków tygodniowych, regularnych i skróconych znajduje się oczywiście, proszę Państwa, na portalu jazdaprawna.pl. Tam za darmo możecie Państwo przeczytać kilkaset różnorodnych publikacji, w tym ponad 230 moich opracowań prawnych, gdzie dużo bardziej, dużo dokładniej, bardziej precyzyjnie, proszę Państwa, wyjaśniam te kwestie. Oczywiście zapraszam również na moje cykliczne wykłady z tematyką wykładów, jak również z terminarzem wykładów. Możecie się Państwo zapoznać na stronie mojej autorskiej www.mariuszmiasko.pl.
Zapraszam na kolejny wideoblog. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.